A kojarzę to właśnie wydarzenie, kiedy ja przybywam bydlęcym wagonem, stłoczeni, bez jedzenia, bez picia i bez zachowania jakichkolwiek warunków sanitarnych. Tak właśnie przywożono do Auschwitz-Birkenau transporty z całej okupowanej Europy. I kiedy otwierają się wrota wagonu, jesteśmy wypychani na plac, a przed nami stoi rząd SS-manów z bronią wykierowaną w naszym kierunku. Niektórzy trzymają psy na uwięzi, które szczekając wyrywają się w naszą stronę. Padają komendy, ostro wykrzykiwane w obcym dla nas języku. Dym wydobywający się z opodal widocznych kominów. Jeszcze nie wiemy wtedy, że to są krematoria. Bo przecież człowiek głodny, brudny i przerażony. Jest to grudzień 43 roku. Panuje ostra zima, temperatury sięgają poniżej 20 stopni Celsjusza. I tatuują nam bardzo prymitywny numer na rękach, numery. Od tej pory nie mamy nazwiska, imienia ani pochodzenia. I ja, nawet takie małe, 3-letnie dziecko, zostaję więźniem politycznym z takim oto numerem, jaki noszę do dzisiaj na ręce. I jest to takie piętno, które nie pozwala nawet każdego dnia zapomnieć o tamtych czasach. Bardzo szybko uczę się komend w obcym dla mnie języku niemieckim, a także dowiaduję się bardzo szybko, że najgorszym momentem, jaki nas jeszcze spotka, to jest ten moment, kiedy przychodzi do baraku doktor Mengele i wybiera dzieci do swoich prac. I ja, obserwując tych, którzy wcześniej przybyli, staram się schować, tak jak i oni. Pod najniższą pryczę, tam jest taka mała odległość. Po prostu wciskamy się tam, bo wydaje nam się, że jak zamknę oczy, to mnie nie zabiorą, bo tam coś złego się dzieje, a niektórzy stamtąd nie wracają. Okazuje się, że gdzie zabierają, to są laboratoria mieszczące się przy krematoriach. Nie wszystkie dzieci wracają do baraku, bo tam na miejscu są zabijane zastrzykiem z fenolu, ciała są poddawane sekcji, a organy i szkielety są preparowane na zamówienie niemieckich naukowców. A celem tych wszystkich eksperymentów, które dokonywał dr Mengele, było po prostu wyhodowanie takiego człowieka o nadzwyczajnych cechach, którymi kiedyś miała być zasiedlona cała podbita Europa. Kiedy wracałam od doktora Mengele, leżałam jak bez życia. Ciało było przeźroczyste i pokrywało się ropniakami, a oczy były zakrapiane preparatem, żeby można było uzyskać ten pożądany niebieski kolor. Ja na pewno inaczej patrzę na sprawę śmierci niż ci, którzy nie byli w obozie. Bo to, co dziecko powinno otrzymać we wczesnym dzieciństwie, ja tego nie utrzymałam. Nawet kiedy adopcyjna mama chciała mnie przytulać lub okazać czułość, ja po prostu się cofałam. Bo każda wyciągnięta ręka w moją stronę w czasie obozowego życia wróżyła coś złego. I całe moje właśnie życie jest naznaczone tym pobytem w obozie, bo uważam w pewnym sensie, jest to moja powinność i moja misja, że trzeba mówić o tych, którym nie udało się przeżyć i nie wolno o nich zapomnieć.